Cześć drodzy widzowie, kolejny odcinek o lucernie. Wiem, że niektórych już pewnie zanudzam tymi odcinkami o lucernie, ale jestem tutaj na tym gorszym polu. Tutaj jak widzicie pH robiło robotę, czyli po prostu nie rosła, dlatego że pH jest za niskie. Tutaj zobaczcie, gdzie jest poprzeczniak, gdzie z wapnem było wykręcane, gdzie były robione jakieś tam poprzeczniaki, nawrotki, gdzie tego się nałożyło, no to lucerna jest fajna, bym powiedział, że nawet jest bardzo fajna, no ale niestety pH za niskie, więc tutaj gdzie przejechałem, może widzicie to, tutaj gdzie przejechałem rozrzutnikiem jest, od brzegu nie ma i tutaj też nie ma, więc dzisiaj będziemy wapnować, a czym będziemy wapnować, to zobaczcie sami. Mamy tutaj czarną kredę. Nie chodzi o to, że to jest czarna kreda, po prostu jest to kreda. Będziemy chcieli tutaj dać około tonę do półtorej, no nie wiadomo jak mi się to rozsieje. Tutaj mamy 5400 na tym rozrzutniku. No i co, mam 4 hektary niecałe, więc będę chciał to rozrzucić na te 4 hektary. Jeżeli się uda, no to fajnie, jeżeli nie, no to... To będę już miał jakąś lekcję na przyszłość. Takiego materiału nigdy nie rozrzucałem. Więc co, ja ustawiam sobie rozrzutnik, czarna kreda. Zobaczcie, jaki to jest taki materiał. No. Bym powiedział, że taki dość sypki, gdzieś się trafiają. O, takie granuleczki. Jak je przekruszymy, to gdzieś tam troszkę jakiegoś białego jest. O, nie mogę tego aż skruszyć niektórych. Ale zobaczcie, jak się rozkruszy, no to... No tak to wygląda. Co? Lucerna, no tutaj na brzegu fajnie, tam to pole całe takie wygląda, ale to wam zaraz jeszcze pokażę, nie zanudzając. Tutaj ma pole 18 metrów, to będę chciał zrobić 3 przejazdy, żeby to było efektywne rozrzucenie. Bo tak jak zrobiłem na 2 przejazdy 18 metrów, to do nie rozrzuciło, czyli 9 metrów to nie jest efektywne rozrzucenie przy 2-2,5 tonach na hektar. Natomiast no jeżeli byśmy tego dali więcej, to prawdopodobnie może 7, może 8. Natomiast tu przy 2,5 tony na hektar, przy takiej dawce, 5, moi drodzy, 6 metrów szerokości. Natomiast dzisiaj będę chciał około 1,5 tony dać na hektar i robię co 6 metrów przejazd. Moi drodzy, tą lucernę, którą widzieliście, można powiedzieć przed chwilą na tych dwóch filmikach, to jest lucerna siana 20 sierpnia z przężytem poprzedniego roku. No i w sumie z 3 pokosów zebraliśmy 22 belki z niecałych 4 hektarów. No i przez to, że u nas była susza i przez to, że to pH nie było zbyt dobre, mimo że lucernę zasialiśmy w sierpniu i ona przezimowała, to następnego roku też plon był bardzo mierny. W tym roku stwierdziliśmy, że zasiejemy jeszcze jedno pole lucerny. Tutaj pH badałem koniec maja. Było 6,6. Zasobności potasu akurat były niskie, fosforu wysokie i magnezu średnie. I tak, tutaj też nam nie za dużo spadło na tą lucernę, bo lucerna była siana w czystym siewie 12 lipca po jęczmieniu ozimym. Spadło nam tutaj na tą lucernę 85 litrów deszczu. Natomiast zrobiony był pokos pielęgnacyjny jakieś 3 tygodnie temu, 2 tygodnie temu. No mimo wszystko jest tu teraz sporo chwastu, sporo tego chwastu odrosło. Lucerna jest lepsza niż na tamtych polach w tamtym roku, ale też widać, że się jeszcze dobrze nie ukorzeniłem, bo jednak tutaj ona po prostu schnie i widać, że ona po prostu cierpi, tak? Brak wody jest tutaj na pewno dla niej dużym utrudnieniem. No i zobaczcie, tak to pole wygląda. Mamy pierwszy pokos pielęgnacyjny zrobiony. Tutaj były 2 belki takiego chwastu, ale tego nawet nie zbieraliśmy dla siebie. No i co? I teraz jesteśmy na takiej klasie 4 B. To jest najlepsza działka nasza w gospodarstwie, więc tak to wygląda. Pole takie, myślę, że nie za specjalne. Na tą chwilę nie wygląda to za specjalnie, ale lucerna wygląda dużo lepiej niż na tamtych działkach wcześniej. Także tutaj był jeszcze rozlany poferment. 90 arów tutaj mamy, tu była rozlana beczka, czyli 25 000 litrów, a zaraz opowiem wam, co planuję dalej.
Teraz pokażę Wam tą troszeczkę lepszą działkę. Tak wyjdzie mi gdzieś około to na 300, to na 400 na hektar. Klapę mam na 10 cm ustawioną. Jadę około 14,5-15 na godzinę. Wałek jest 540, równe 540 na monitorku ustawiony. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? Prędkość zasuwa. Posuw na około 35% na tej skali, która tam jest w tej unii. No i co? Tak to wygląda. Mamy 2 tygodnie po skoszeniu. Lucerny. Ładnie się to zazieleniło. Ładnie się tu gdzieś tam krzewi. Coś tam no tu będzie z tego. No tutaj widzicie. Boczki słabo wyglądają. Nie ma lucerny. Obsady brak. Należałoby tu w następnym roku po prostu te boczki podsiać. Po prostu ona wynikła. A być może na wiosnę wyjdzie, tak? Dostanie pierwsza sprawa, że wody. Druga sprawa, że pH. No bo tutaj rzucimy tonę 300, tonę 400 tej kredy. A kto wie, czy może jeszcze się czegoś tam nie rzuci? No nie wiem, zobaczymy. Na tą chwilę chyba zostaniemy przy tym. I zobaczymy na wiosnę, co z tego wyjdzie. No i obornika tutaj pójdzie. Pójdzie te... Jakieś słono pójdzie, nie wiem ile jeszcze, no bo będziemy dopiero rozrzucać, to będziemy wiedzieć. Blisko jadę przy samych miedzach, środek, już omijam trochę. Przy samej miedzy jadę, żeby to wapno doleciało, ta kreda. No i coś tam tutaj dolatuje tej kredy, tak? Także no, tak wygląda ta lucerna, 2 tygodnie od skoszenia, 3 pokos. No i teraz tak, ja na pewno nie chciałem tego kosić, dzisiaj mamy 4 września. Ja tego na pewno nie chciałem kosić. No i chyba tak zostawię to do zimy. Dajcie znać, co Wy sądzicie. No ale wątpię, żeby to kosić koniec września. I co z tą lucerną? Ona chyba będzie trochę za niska. Wydaje mi się, że ona tyle już przeszła w tym roku, że chyba nie wiem, co będzie lepsze. Czy zostawienie jej na przykład 20-25 cm, no bo pewnie taka urośnie, bo ona już ma około 10. No, ona ma na rękę. Także tę dyszkę to już ma, te większe gdzieś tam krzaczki to na pewno mają więcej. No to 10 ona ma, myślę, że 20-25 to urośnie do zimy. No ale potem jak ją skosimy, nie wiem, któregoś tam września, to raczej już nie odbije, więc chyba lepiej, żeby została. Ale ja się na tym nie znam. Wiem, że powinna być około 10-15 na zimę, ale tu się tak nie uda, więc dajcie znać, co tu najlepiej zrobić jako... Ludzie, którzy uprawiacie lucernę pewnie nie jeden rok, także no ja Wam pokazuję, jak to tu wygląda. pH podnosimy. No i tyle. Moi drodzy, teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co by było, gdyby była woda. Tu jesteśmy w takim dołku, gdzie jest... Po prostu nigdy nie można tu wjechać. Od kilku lat już można powiedzieć, że to pole jest tutaj te 20 arów, co tu widzicie, w takich olszynach. Jest ono nieuprawiane, no ale jak widzicie... Jest tutaj, można powiedzieć, że mokrzej, jakaś wilgoć jest, no i lucerna około 10 cm, tak, na moją rękę, wyrzędowana, tak, ładna, fajna, tutaj gdzie przygniesione, no to jest słabsza, ale zobaczcie sobie, tutaj też jest, tutaj, jak widzicie, wszystko jest fajnie. Słuchajcie, możemy podejrzewać tylko, co by było, gdyby, natomiast zobaczcie, tutaj mamy wilgoć, tutaj mamy mocno zjeżdżone, tu lucerny nie ma, ominięte, jest fajna lucerna. Tu gdzieś wystają jakieś, można powiedzieć, że rządki tej lucerny. No i tutaj, gdzie jest niezjeżdżone w ogóle, mamy super lucernę. Jest wilgoć, nie ma chwastu. Chociaż tutaj mieliśmy chwastu po 0,5 metra. Z tego była tutaj jedna belka, taki był chwast rzeszok. No i zobaczcie, tutaj ciężko zawsze było wjechać z rozsiewaczem, z pH. Tutaj na pewno był problem, bo tu, mówię, często się zawracało. I tutaj nawet nie dojeżdżaliśmy. No a zobaczcie, jaka jest lucerna. Więc gdyby była woda, no to by wszystko inaczej wyglądało. Także no, ten rok też ta lucerna tam tak nam dała, można powiedzieć, w kość. Przez to, że też był suchy rok. Nie ma się co oszukiwać, bo to, że jest nasza wina, że to pH jeszcze powinno być bardziej doprowadzone. Mówię o tamtych polach. No to pierwsza sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że no jednak nie ma tej wody, to nawet ta lucerna nie urośnie. Ona jak się ukrzewi i później, można powiedzieć, wytworzy korzenie, już, można powiedzieć, pociągnie te korzenie na jakieś tam
kilka metrów, no to wtedy ciągnie tą wodę z głębszych warstw gleby. No ale najpierw w tym pierwszym roku, no jak każda roślina, ona tą wodę musi mieć, żeby w ogóle wykształcić te korzenie. pH oczywiście jest bardzo ważne, bo widzieliście, tam te dwa pola porównywałem. Natomiast no woda też jest ważna. Tu mamy pH 6,6. Poferment był dany, poferment ma pH ponad 8, nie wiem czy 8,2, czy nawet nie więcej, więc też to pH teoretycznie nam podniósł, no ale jeżeli nie ma wody, no to nic się nie zrobi, tak? Sami widzicie, że tam jest kawałek, można powiedzieć, o mniejszej wilgotności, uwilgotnieniu gleby. Tutaj jest wilgotno i tutaj jest więcej tej lucerny, a tu jest bardzo słaba. Tutaj nawet jej nie widać, tu chwasty to wszystko, można powiedzieć, że przerosły. Więc z jednej strony można by się pokusić o takie stwierdzenie, że no spierdzieliliśmy cały rok lucerny i że paszy nie mieliśmy. No natomiast no po prostu trafił się taki specyficzny rok bez opadów, takich naprawdę masakrycznych, bo jeżeli od 20 kwietnia do dziś spadło nam jakieś 165 litrów wody, no to nie ma się czego spodziewać i to jest taki ciężki dla nas okres. Jest to pierwszy rok od 8 lat, w którym są tak niskie opady. No i tak to się mówi, raz na 7 lat po prostu coś nam się naprawdę tak nie udało, że to jest naprawdę susza i że tutaj naprawdę na połowie upraw w tym roku w ogóle musieliśmy dołożyć do tego. Na drugiej połowie jakoś tam zarobiliśmy. Natomiast to i tak daje bilans gdzieś tam bliski zeru. Także jeżeli pytacie się, czy będziemy strajkować, no w tym roku na pewno. Dlatego, że nie dość, że nas susza dojechała, no na to nie mamy wpływu, więc z tego powodu nie będziemy strajkować. Ale jeżeli pszenżyto w tym roku kosztuje 600 zł, no to nie ma co mówić o opłacalności. Jeżeli przy 6, 6,5 tonach pszenżyta na lepszych działkach w naszym gospodarstwie nie jesteśmy w stanie zarobić nic, no to niestety, ale sytuacja po prostu w naszym państwie no nie jest dobra i my niedługo nie będziemy po prostu mieli żadnej rentowności tego gospodarstwa, także no nie tylko my, ale tutaj i inne gospodarstwa, także niestety, ale nie wygląda to dobrze.